Wyjaśnisz nam coś, czy nie? Naprawdę chcesz, żebym tłumaczył te wszystkie techniczne zawiłości? Nie. O, coś tu mam. Co takiego? Zaproszenie na imprezę, wysłane do Kanga. Ciekawa lista adresatów, dla połowy z nich pracowałem. Impreza ma być na Mount Olympus, Góra Olimp. To jakiś szyf? Nie uwierzysz, ale to prawdziwa nazwa dzielnicy. A balet jest dzisiaj. Sprawdzimy to, Sky. Piszesz się? Nie jestem zbyt imprezowa, ale... jasne. Nieźle... Dobra, dawaj, zaraz się aktywuję. Skąd to w ogóle wytrzasnęłaś? Boomer. Pracował już z kilkoma wyłamywaczami. Znajdźmy wejście. Jakieś inne niż drzwi frontowe. Jeśli mamy się włamać, zróbmy to subtelnie. W miarę możliwości. Więc do kogo należy ten dom? Do Nila Rorke. To miliarder i niezła szumowina. Dorabia sobie na dragach i broni. Ten typ mógłby śmiało sponsorować prywatną policję Dowsa. Też tak sądzę. Ma niezłe zabezpieczenia, więc... wzięłam to. Nie będzie alarmu, bo odłączyliśmy prąd. To tylko światła awaryjne. Dalej nie ma prądu. Zaufaj mi, Boomer zna się na rzeczy. Jesteśmy. Teraz sprawdźmy, gdzie można podłożyć pluskwę. Boomer powiedział, że na spotkaniu będzie tych szumowin sporo. Szukajmy więc czegoś w rodzaju sali konferencyjnej. Tędy. Czy tylko mi się wydaje, że tu coś za cicho? Póki nikt do mnie nie strzela, nie mam zamiaru narzekać. Dawaj na górę. Jebać ten dom i jebać te wszystkie widoki. Cholera, sorki, nie wyłączyłam telefonu. To twój pierwszy włam, tak? Czekaj, słyszysz to? Spotkanie dopiero za 2 godziny, nie? Tak przynajmniej było w mailu Kanga. Pomyśl. To zadziała. Okej, pluskwa na miejscu. Chodźmy. O-o. Cholera. W nogi! Światła już są. Trzeba było włączyć generator. Myślałem, że to ma być o północy. Zmiana planów. Tędy proszę, panowie. Rozgośćcie się. Kang chyba też miał tu być. Kang nie przyjdzie. Jego żona zachorowała. Zachorowała? Ma 25 lat. Co jej może dolegać? Katar? O Kangu można zapomnieć. Definitywnie. Dlatego spotykamy się już teraz. A nie miałeś go przypadkiem chronić? Oferujemy kilka stopni ochrony. Kto go zabił? Ty? Wynoszę się stąd. Panowie, siadajcie. Przymknijcie się. I dajcie mojemu człowiekowi mówić. Wiecie, to nie musi być takie trudne. W Miami dochodziliśmy już do porozumienia z takimi jak wy. Wszystkie problemy da się załatwić. Rozmową. Nie chcemy wam zabierać terenu czy towaru. Oferujemy ochronę policyjną, kontakty wojskowe i patrole graniczne. Płacąc nam, zyskujecie dostęp do tej siatki. W Miami zdał egzamin, więc naprawdę bardzo chciałbym, żeby nasi światli lokalni przyjaciele również zaczęli myśleć jak biznesmeni. Wspaniale. Zatem, panowie,
Już niedługo zawita do nas limuzyna z najgorętszymi zaocznymi studentkami kosmetologii w Hollywood. Zapraszam wszystkich do pokoju zabaw. Miłej zabawy. Chcesz o tym pogadać? Koleś, który wykończył Kanga, to prawdopodobnie mój stary znajomy. Teraz muszę jeszcze z kimś pogadać, ale pewnie dzisiaj wrócę. Twoje pieniądze będą bezpieczne w moim sanktuarium. Bez obaw. Ten skurwiel jest tutaj? Kai. Możemy się wymknąć przez okno i go złapać. Zapomnij o Stodarcie, mam pomysł. Co? Daj mi telefon. No dobra. Masz tu coś ważnego? Grę z cukierkami. Jeśli uda się włożyć komórkę do jednej z teczek, możemy ich śledzić. Więc chcesz ukraść brudną forsę Dowsa, zanim trafi do pralni? Tak. Ha, fajnie, ale będziesz zdany na siebie. Zaraz, co? Muszę pogadać ze Stodardem, zanim ucieknie, a nie możemy razem łazić po tym domu. No, pomóż mi trochę. Nie chce mi się wierzyć, że ci zaufałem. To sprawa osobista. Osobista? Pomogłaś wsadzić mnie do paki na 3 lata. To nie było osobiste? Bardzo mi przykro. Moja matka umarła, jak byłem w więzieniu, Kai. Jezu, Nick, ja... Wiesz co? Daruj sobie. Gówno mnie obchodzi, co robisz. Jak ci szło w zeszłym tygodniu? Jakieś 85 uderzeń. Bez oszukiwania? To 95. No, to było. Jak poważnie mamy brać ten wirus do Darda? Rorg bierze go bardzo poważnie. To podoba mi się to. Takie zmieniarze nie mają koniecznie. Powiedział ty, który oszukuje w Goldzie. Kiedy przyjadę ci? Co też? Hej, jest tam na górze! Mamy intruza! Tam jest! Tam jest, na dole! Co to? Jak ci szło w zeszłym tygodniu? Jakieś 85 uderzeń. Co to? Co to?
Ani kroku dalej! Oszalał! Ej, ty, tu! Gdzie twoi? Do tyłu! Mam go! Do tyłu! Mam go! Do tyłu! Zastrzelim go! Uwaga! Trafiłem jednego! Jest w drugim pokoju! Osłaniam się! Ej, jest tam, na górze! Tam! Jedziemy z tym, kurwa! Gdzie on jest, do chuja? Sprawdzę to. Zastrzelić go do chuja! Musi tu być! Tu, na górze! Jest gdzieś, okej. Mamy go! Kurwa, zdjąć go! Ej, uważaj! Ruchy, szybko! Tutaj! Ktoś go widzi? Poszedł tędy! Musi tu być. Na górze! Zastrzelić go do chuja! Co to jest? Ej, ej, ej! Gdzie on jest?
Widzisz, nie masz bladego pojęcia, kim jestem, bo gdybyś wiedział, nie próbowałbyś mnie okraść. Nie tak łatwo mnie nastraszyć. Cóż, wyglądasz na Meksykańca, więc zakładam, że jesteś włamywaczem, ale pewnie nie jakimś pierwszym lepszym. W okolicy jest dużo słabiej chronionych nieruchomości, a wybrałeś właśnie moją. Dlaczego? Oświeć mnie. Może lubię wyzwania. No dobra, niech to będzie wyzwanie. Przed chwilą wcisnąłem przycisk, dzięki któremu tuzin naćpanych po uszy psychopatów z karabinami właśnie tutaj ruszyło. Boisz się już? Nie do końca. Chyba, że masz inne zdanie. O, jaki to zmyślny plan wymyśliliście. Do tanga trzeba dwojga, co? Coś w tym guście. No to szacun. Naprawdę? Ale... lepiej cwaniaczki napakujcie kieszenie po brzegi i szybko te forse wydajcie. Kupcie złoto. Jebany jacht kupcie, bo nie spocznę, póki was nie dopadnę. Weź się zamknij. Co tam? Pomyślałam, że zagadam. Ej, wyłącz alarm. A to nic nie da. Bandziory już po ciebie idą. O cholera! Radzio!
Wiesz, przynajmniej ominie nas papierkowa robota. Dorwałaś Stoddarda? Nie próbowałam. Sądziłam, że przyda ci się tu pomoc. Dzięki tak w ogóle. Chodźmy już. Co ci w ogóle zrobili Daos i Stoddard? Powiedzmy, że nie byłam z tych, którzy bez mrugnięcia okiem wyruchaliby partnera. Rozumiem. I tak, żebyś wiedział, nie chodzi mi o zabicie Dousa. Naprawdę. Okej. A o co chodzi tobie? Chcę go zrujnować. Dlatego, że on robi to samo. Rujnuje ludzi. A co ze Stoddardem? Jego akurat możemy zabić. Jestem pewien, że będziesz miała okazję. Po dzisiejszej nocy Stoddard sam będzie nas ścigał.